Chciałbym ku przypomnieniu, bo nieraz to ulatuje nam, jak gdyby z pamięci, przypomnieć Państwu, że realizacja, więc budowa i remont dróg w ostatnich latach, a kończymy w 2014 niektóre zadania, bądź w 2014 rozpoczniemy niektóre zadania, gdzie trwają jeszcze, jesteśmy na etapie przetargów, niezamkniętych przetargów. To tak dla przypomnienia chciałem powiedzieć, iż przede wszystkim będziemy kończyć w tym roku ulicę Sikorskiego. Sikorskiego w dwóch takich odcinkach od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej. Jak Państwo wiecie, jeden pas już jest na ukończeniu, drugi do realizacji. I oraz Sikorskiego, to jest trudny odcinek od ronda Lutosławskiego, niektórzy mówią od ZUS-u, do mostu Hubala, gdzie również został już rozpoczęty. I chcę powiedzieć, że koszt modernizacji ulicy Sikorskiego to jest 13 milionów złotych. I co ważne, uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków RPO w wysokości 90%. Szosa do Mężenina praktycznie już przyjezdna, ale potrzeba jeszcze nie jest oficjalnie oddana do użytku. Pozostała ta mała architektura, parę innych drobnych rzeczy. To również 90% dofinansowania, jakie żeśmy uzyskali. W tym roku rozpoczniemy budowę ulicy Akademickiej i właśnie, jak dobrze pamiętam, wygrała firma właśnie pana Olichwierowicza, PBK Łomża, wartości 1 200 000 zł. Realizacja do końca września bieżącego roku. Ulica Przekoszarowa. Koszt tego odcinka to jest w ramach usprawnień drogowych połączeń regionalnych. Trzeci etap. Zostały otwarte koperty, jeszcze nie został rozstrzygnięty ostatecznie przetarg. Ale sądzę, że rozpoczniemy realizację tejże ulicy na przełomie marca i kwietnia. Zakończenie ulicy Przekoszarowej, przebudowa jest do miesiąca, drugiej połowie miesiąca października. Ulica Browarna. Ogłoszony został przetarg na remont istniejącego odcinka tej drogi oraz budowę jej przedłużenia do ulicy Nowogrodzkiej. Rozpoczęcie prac też maj-czerwiec. 90% dofinansowania w ramach właśnie tego trzeciego etapu. Szacowany koszt to 15 milionów złotych. Ulica Wojska Polskiego. Na początku lutego został złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie realizacji tej inwestycji. Nawet bez uzyskania dofinansowania planowane jest rozpoczęcie prac późną wiosną na odcinku Plac Kościuszki w kierunku ulicy Polowej. To jest z naszego budżetu zaplanowane 1 milion złotych. Ulica Strusia. Na ukończenie jest dokumentacja projektowa, uzgodniono z PKP, a z tym mieliśmy najwięcej kłopotów, koncepcję rozwiązań drogowych, planowany koszt, realizacja w tym roku, planowany koszt 350 tysięcy złotych. I ulica Wiosenna, ze względu na konieczność rozwiązań kwestii odwodnienia Zawad Przedmieście, myśmy do budżetu wprowadzili 800 tysięcy złotych. Ale prawdopodobnie, i to informuję już dzisiaj, abyście Państwo wiedzieli, prowadzimy rozmowę, że w pierwszej kolejności musi nastąpić odwodnienie Zawad Przedmieście. To jest koszt, jeżeli dobrze pamiętam, Panie Prezydencie, 3,5 miliona złotych. 3 miliony 500 tysięcy nie mamy na razie tego w budżecie. Ale to może, ponieważ Państwo śledzicie również zapisy w budżecie, więc informuję, że być może zaistnieć taka sytuacja, że rozpoczniemy odwodnienie, a przesuniemy realizację ulicy Wiosennej na rok 2015. Mamy również już pozwolenie na budowę ulica Krzywe Koło, Kamienne Schody. Tu szukamy źródeł finansowania, bo bardzo byśmy chcieli, aby Dom Pastora, który jest w trakcie realizacji, od Domu Pastora, ulicą Krzywego Koła, Krzywe Koło, Kamienne Schody,
była piękna promenada zejścia na bulwary Łomżyńskie. I zakończymy również w tym roku ulicę Kanarkową i Piwną. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku przerwa na okres zimy. I również zamierzamy, ponieważ były to wnioski również radnych, budowa drogi dojazdowej do szkoły numer 5.